W dzisiejszym rozważaniu historyczno-biblijnym chciałbym zastanowić się nad problemem Auschwitz-Birkenau. Gdzie był Bóg? Kto jest temu winien? Na przedmieściu miasta oświęcim, które Niemcy nazywali Auschwitz w czasie II wojny światowej, w maju 1940 roku, hitlerowcy uruchomili obóz koncentracyjny zwany Auschwitz I. Określany jako Sztamlager. Obóz miał służyć jako instrument terroru, a następnie eksterminacji tysięcy polskich patriotów. Równolegle ze wzrostem liczby więźniów zwiększał się zasięg terytorialny obozu, który przekształcił się w olbrzymi kombinat zagłady. W 1941 roku przystąpiono do budowy drugiego obozu. Nazwanego później KL Auschwitz II Birkenau. W oddalonej o 3 km wsi Brzezinka w 1942 roku wybudowano obóz w Monowicach pod Oświęcimem KL Auschwitz III na terenie przyfabrycznym zakładów IG Farbenindustrie. W latach 1942-1944 Powstało około 40 różnej wielkości obozów filialnych, głównie na terenie Górnego Śląska, podlegających KL Auschwitz III. W Brzezince obok obozu koncentracyjnego dla mężczyzn i kobiet czynny był od wiosny 1942 roku obóz zagłady, gdzie uśmiercano ludzi gazem cyklon B. W specjalnych komorach. Z początku zwłoki zakopywano, a później spalano. W 1943 roku zbudowano w Birkenau-Auschwitz II dodatkowe komory gazowe i krematoria. Była to istna fabryka śmierci. Liczba mordowanych, a następnie spalanych w okresie największego nasilenia transportów. Wynosiła około 20 tysięcy osób na dobę. Spalanie zwłok odbywało się wówczas nie tylko w krematoriach, ale i na stosach, w specjalnie wykopanych dołach. Transporty przeznaczonych na śmierć, kierowanych do komór gazowych, wprost z pociągów, bez rejestracji. Dlatego nie jest możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar. W ciągu niespełna pięciu lat istnienia w Auschwitz zginęło, jak szacują historycy, od 1 do 1,5 miliona ludzi. Największe nasilenie transportów od maja do sierpnia 1944 roku związane było z zagładą ponad 400 tysięcy Żydów węgierskich. Oprócz Żydów z Polski i niemal wszystkich krajów Europy, mordowano gazem również cyganów, Polaków, Francuzów i Rosjan oraz innych uznanych za niezdolnych do dalszego wykorzystania jako niewolniczej siły roboczej chorych, dzieci, starców. Przez obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Przeszło ponadto około 405 tysięcy rejestrowanych więźniów różnych narodowości, większości Polaków. Spośród nich zginęło około 340 tysięcy wyniszczonych pracą, głodem, chorobami, nieludzkim traktowaniem. W egzekucjach wykonywanych w Auschwitz 1 w bloku 11 zwanym blokiem śmierci, głównie. Z wyroku policyjnych sądów doraźnych oraz zamordowanych przez SS-manów i KAPO, kompleks obozowy rozbudowywano stale do projektowanej pojemności około pół miliona więźniów, siły roboczej dla przedsiębiorstw SS i niemieckich koncernów przemysłowych. W obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej. Jesienią 1944 roku rozpoczęto stopniową ewakuację więźniów w głąb Niemiec. 18 stycznia 1945 roku, po zamordowaniu 98 tysięcy więźniów, ewakuowano z obozu pośpiesznie około 58 tysięcy ludzi. W czasie wielkich mrozów, pieszo, bez żywności. Nienadążających w marszu zabijano. W dniu 27 stycznia 1945 roku wojska radzieckie wyzwoliły obóz z resztą więźniów w liczbie około 7 tysięcy, w tym 180 małych dzieci. Większość była ciężko chora. Gdzie wtedy był Bóg? Kto jest temu winien? Co się działo w Auschwitz-Birkenau. Witam na kanale YouTube adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Nie zapomnijcie subskrybować nasz kanał, a jeśli program się spodobał, prosimy o łapkę do góry i pozostawienie swojego komentarza oraz naciśnijcie dzwoneczek, jeśli chcecie być informowani o kolejnych premierach na naszym kanale. Celem naszej działalności jest przekaz czystych prawd Pisma Świętego i dziejów Kościoła w kontekście, w kontekście historii świata. Nasz kanał, tak często to powtarzam, jest jak złota rybka w wielkim oceanie. Trzeba ją namierzyć i złowić. Dlatego prosimy o wsparcie finansowe, abyśmy mogli się rozwijać, reklamować, przebić się, zaistnieć w internecie by dotrzeć do jak największej ilości zainteresowanych osób. Tym, którzy to uczynili, czynią i mają to zamiar uczynić, serdecznie dziękujemy. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata i zbawienie wielu ludzi. Wszystkie dane dotyczące konta i wpłat znajdziecie w opisie dzisiejszego programu. A więc piszcie do nas, mailujcie, dzwońcie, jeśli ktoś chciałby się spotkać i porozmawiać, powiadomcie nas, może coś uda się zorganizować. No i oczywiście pamiętajcie o modlitwach za naszą działalność. Jeśli pragniecie nas wesprzeć, to również rozsyłajcie swoim znajomym, rodzinie informacje o naszym kanale. Linki i namiary na nasze programy. W ten sposób poszerzycie zasięg naszej działalności na wielu nowych słuchaczy. Przejdźmy teraz do drugiej części naszego rozważania: Auschwitz-Birkenau, gdzie był Bóg, kto jest temu winien. Idea Holokaustu Żydów, a w drugiej kolejności także narodów słowiańskich, zrodziła się w umyśle Adolfa Hitlera. Przeryli ją jego notable Adolf Eichmann, Heinrich Himmler i inni. Pismo Święte uchyla nam rąbka tajemnicy, dlaczego tak się stało. Biblia unosi kurtynę dziejów i ukazuje nam kulisy tej historii dla ludzkiego oka niedostrzegalne. Z punktu widzenia biblijnej filozofii historii, Holokaust Żydów i narodów słowiańskich zainspirował w umysłach Hitlera i jego zwolenników szatan. Pismo Święte wyraźnie podaje, że umysł człowieka może być pod wpływem mocy ciemności albo Boga. W jaki sposób szatan wpływa na nasze umysły, tego nie wiemy. Podobnie nie wiemy, w jaki sposób Bóg. Oddziaływuje na nas. Bóg zna nasze myśli, co potwierdzają liczne nauki Pisma Świętego. Czy szatan zna nasze myśli? Czy jest w stanie wejść w nasz umysł? Trudno powiedzieć. Być może, analizując nasze zachowanie się, pragnienia i słowa, wyciąga wnioski odnośnie naszych myśli i zamiarów, dokonuje oceny naszych charakterów. Osobowości oraz dobrych i złych cech, naszych mocnych i słabych stron. W każdym bądź razie jest pewne, że szatan ma wpływ na nasz umysł i może nim zawładnąć. Walka między dobrem a złem toczy się w naszych umysłach. Stan naszych umysłów przekłada się na nasze życie, na to, co robimy. Czym się zajmujemy, jakie idee nami kierują i jakie decyzje podejmujemy. To, co jest w naszych umysłach, czym się żywią, karmią, interesują wszystko to objawia się w naszym postępowaniu, dążeniach i celach. To właśnie w sferach umysłowych człowieka zaczyna się historia ludzkości wojen i obozów koncentracyjnych. Mamy przykłady w Piśmie Świętym tego, do czego zdolni są ludzie zajmujący wysokie stanowiska wojskowe i państwowe, jeśli ich umysły dostaną się w ręce sił zła. Najstarsza historia biblijna, dotycząca zgubnego wpływu szatana na umysły tych, którzy mają władzę, została zapisana w Księdze Joba. Księga Joba ze Starego Testamentu pochodzi z XV wieku przed naszą erą i jest bardzo możliwe, że jej autorem jest Mojżesz. Przedstawia ona Joba, bogatego i bogobojnego człowieka, zamieszkującego starożytną krainę Us na Bliskim Wschodzie i jego doświadczenia, tak ściśle związane z działalnością szatana. Oddajmy głos księdze Joba. Bogobojność i zamożność Joba zostały opisane w pierwszym rozdziale księgi, od wersetu pierwszego po piąty. Był mąż w ziemi US imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki. A dobytek jego stanowiło 7 tysięcy owiec i 3 tysiące wielbłądów, 500 parwołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców Schodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je. Aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał cało palenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Z tych początkowych Wersetów księgi Hioba dowiadujemy się, jaka była postać Hioba. Zamieszkuje ziemię Us, a więc krainę na pograniczu obecnej Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Jest bardzo bogaty, a to znaczy, że jest znany i ma spore wpływy. Jest również niezwykle bogobojny. I to do tego stopnia, że profilaktycznie składa ofiary przebłagalne Bogu za swoją rodzinę, gdyby ewentualnie dopuściła się jakiegoś grzechu. Job jest postacią czystą i wzorcową. Dalszy fragment pierwszego rozdziału Księgi Joba, od wersetu 6 po 12, opowiada o dramatycznej. Odprawie Rady Niebios przed tronem Bożego Majestatu. Czytamy od wersetu szóstego następujące słowa: Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc. Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do Szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo. Jest Job tak bogobojny, czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką, wraz z jego domem i wszystkim, co ma, błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł pan do szatana. Oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy. Tylko Jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. A więc tak jak przeczytaliśmy w tym fragmencie księgi Joba, pewnego razu w niebiesiech, w sali tronowej Boga, zebrała się Rada Niebiańska. W skład rady wchodziły istoty niebiańskie, reprezentujące zapewne. Inne światy i cywilizacje wierne Bogu, określone w tym tekście synami Bożymi. Niespodziewanie na posiedzenie rady przybył szatan. Bóg zasugerował szatanowi, że jako anioł zbuntowany przeciwko Bogu, nie powinien tu być. Wtedy szatan stwierdził, że reprezentuje Królestwo Ziemian, a ziemia jest częścią wszechświata. Z tego tytułu ma też prawo do wzięcia udziału w obradach. Bóg odpowiedział, że szatan nie do końca ma prawo reprezentować Ziemię, ponieważ żyją na niej jeszcze ludzie wierni Bogu, i wskazał na Joba. Na to szatan rzucił publicznie przed Radą Niebiańską potwarz na Boga i Joba. Stwierdził, że relacje między Bogiem a Jobem opierają się na wzajemnym interesie. Job czci Boga za błogosławieństwa i wymierne korzyści. Zaproponował, aby sprawdzić szczerość i bezinteresowność wiary Joba. Próbował przekonać wszystkich, że gdyby Job został pozbawiony tego wszystkiego, co osiągnął, na pewno od Boga by się odwrócił. Z ciężkim bólem serca, aby uratować Joba i wykazać, że szatan kłamie, Bóg zgodził się na to, aby oskarżyciel odebrał Jobowi wszystko oprócz życia i zdrowia. I w dalszym fragmencie pierwszego rozdziału księgi Joba czytamy o tym, co stało się. Czytam wersety trzynasty po piętnasty, a następnie siedemnasty. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: Woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzychówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. I tak pewnego razu nadciągnęły z południa półwyspu arabskiego. Oddziały wojskowe królestwa Saby. Najechały one posiadłości Joba, dokonały mordów, zniszczeń i rabunku. Jeden z ocalonych sług doniósł o tym patriarsze. Skąd w głowach dowódców wojsk sabejskich zrodził się taki pomysł? Dlaczego akurat najechali posiadłości Joba? Odpowiedź jest oczywista. Szatan, realizując swój plan przeciwko Bogu i Jobowi, wpłynął na umysły generalicji Saby, przejął nad nimi kontrolę i użył przeciwko Jobowi. Jestem pewien, że oni nawet się nie domyślali, że są pionkami w tej grze. W międzyczasie, z północy, z dalekiej Chaldei w Babilonii, Nadciągnęły wojska chaldejskie i spustoszyły pozostałe ziemie Joba. Ocalały spożogi sługa doniósł o tym patriarche. Nie mamy żadnych wątpliwości, że oto Biblia odkrywa kulisy wielkiego boju między dobrem i złem, których my śmiertelnicy nie zawsze dostrzegamy. Szatan przejął kontrolę nad dowódcami sztabu wojsk haldejskich i skierował ich przeciwko Jobowi. Oni także byli nieświadomi tego, że są trybikiem w tej podłej intrydze podjętej przez Szatana przeciwko Bożej Sprawiedliwości. Fragmentem Pisma Świętego, który w sposób satysfakcjonujący ukazuje walkę prowadzoną przez Szatana. O przejęcie kontroli nad osobami mającymi w swoich rękach władzę, jest Księga Daniela, spisana przez hebrajskiego proroka Daniela w VI wieku przed naszą erą na dworze babilońskim, a potem perskim. W X rozdziale Księgi Daniela prorok zapisał, że wiosną 536 roku przed naszą erą. Znalazł się przejazdem nad rzeką Tygrys, drugą, największą obok Eufratu, rzeką Mezopotamii. Wtedy Chrystus objawił mu wizję, przedstawiającą walkę szatana o przejęcie kontroli nad umysłami monarchów perskich, a potem hellenistycznych, których szatan chciał użyć w celu zniszczenia narodu żydowskiego. Oddajmy głos księdze Daniela. Przeczytajmy sobie w tej księdze jedenasty rozdział i werset pierwszy. W pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go. Dariusz Med objął w 539 roku przed naszą erą panowanie nad zdobytym. Przez koalicję Medów i Persów Babilonem. Jego ministrowie wkręcili go w intrygę przeciwko Danielowi. Król wydał dekret podsunięty mu przez jego dostojników, nakładający obowiązek modlenia się przez miesiąc tylko i wyłącznie do króla Dariusza. Daniel nie zaprzestał jednak modlić się do Boga, przez co został wtrącony do lwiej Jamy. Interwencja anioła wysłanego przez Boga uchroniła Daniela. Wobec oczywistego cudu Dariusz Med uznał Jachwę za prawdziwego Boga. Anioł Gabriel wyraźnie poinformował proroka, właśnie w tym wersecie pierwszym, że walczył z mocami zła o Dariusza Meda. Dodał mu siły i ochronił go. Szatanowi. Nie udało się przejąć kontroli nad umysłem Dariusza Meda, którego chciał użyć przeciwko Danielowi i jego narodowi. To był jedenasty rozdział, werset pierwszy. Popatrzmy teraz na dziesiąty rozdział i werset trzynasty, w którym znajduje się następujący zapis: „Lecz książę anielski królestwa perskiego” sprzeciwiał mi się przez 21 dni lecz oto Michał jeden z pierwszych książąt anielskich przyszedł mi na pomoc dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego po krótkim panowaniu Dariusza Meda całkowitą władzę nad Babilonią i imperium perskim przejął Cyrus Wielki Stanął on wobec dylematu. Jak ma się ustosunkować wobec narodu żydowskiego, który przez minione 70 lat przebywał w niewoli babilońskiej? Czy pozwolić mu opuścić Babilonię i wrócić do ojczyzny, odbudować kraj i świątynię jerozolimską? Czy zwrócić Izraelitom wolność? prorok Daniel, mając Kontakt z Cyrusem wskazywał mu fragmenty ksiąg Starego Testamentu, w których król został zapowiedziany jako powołany przez Boga wyswobodziciel jego ludu. Ale szatan też nie próżnował i przez inne osoby z otoczenia królewskiego, sobie znanymi sposobami, dążył do tego, aby Cyrus zajął negatywne stanowisko wobec Żydów. W umyśle perskiego monarchy przez trzy tygodnie toczyła się burza. Przez trzy tygodnie Cyrus ważył argumenty obu stron i zastanawiał się, jak powinien postąpić. Niewidzialna dla świata doczesnego, ale w pełni realna, zażarta walka między Bogiem a Szatanem o umysł Cyrusa. Toczyła się trzy tygodnie. Anioł Gabriel poinformował Daniela, że książę anielski Królestwa Perskiego, czyli szatan, pragnący zdominować imperium Achemenidów, zdobył w tych zmaganiach tak daleką przewagę, iż wydawało się, że Cyrus jednak wrogo odniesie się do narodu wybranego. Wtedy, jak czytamy w wersecie 13, do walki włączył się sam Jezus Chrystus, przedstawiony w tekście jako Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich. Interwencja Michała wyrównała siły i w końcu Cyrus ustosunkował się pozytywnie do Żydów. W 538 roku przed naszą erą wydał dekret. Pozwalający Żydom wrócić do Palestyny i odbudować ojczyznę. Zwycięstwo dobra w umyśle Cyrusa, który rządził w początkowej fazie dziejów starożytnej Persji, wyznaczyło przychylny Żydom trend polityki następnych władców perskich, z jednym wyjątkiem, który ostatecznie też dobrze się dla nich zakończył. W Starym Testamencie w księdze Estery czytamy, że król Achaszerosz, czyli Xerxes I, który panował od 486 do 465 roku przed naszą erą, wskutek intryg Hamana, zajmującego w państwie wysokie godności, wydał dekret Holokaustu Żydów. Estera Będąca główną, najukochańszą żoną króla, przyznała się mu, że jest Żydówką, i przekonała go, by zezwolił jej rodakom obronić się. W międzyczasie Xerxes również dowiedział się, że jeden z jego żydowskich dworzan udaremnił spisek na króla. Wszystko to sprawiło, że do Holokaustu nie doszło. Ale teraz popatrzmy na dziesiąty rozdział księgi Daniela i kolejne wersety, dwudziesty i dwudziesty które czytam. Wtedy on rzekł: Anioł Gabriel do proroka Daniela. Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie, lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim? A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy, oznajmię Ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko Nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Anioł Gabriel wyjaśnił tu Danielowi, że walka między siłami dobra i zła o kontrolę nad umysłami Achemenidów nie zakończyła się na Cyrusie, a potem kserksesie, ale miała się toczyć aż do końca dziejów w Persji. Gdy w 331 roku przed naszą erą Aleksander Macedoński ostatecznie rozbił Persję, władza nad światem. A więc i narodem żydowskim dostała się w ręce Hellenów. Anioł Gabriel zapowiedział, że wtedy rozegra się długa batalia między Bogiem a Szatanem o umysły Aleksandra, a potem jego następców. Anioł Gabriel, siły Szatana zmierzające do podporządkowania sobie, władców hellenistycznych przeciwko żydom i planom Boga określił księciem anielskim greckim tak jak Gabriel zakomunikował Danielowi tak się stało w 332 roku przed naszą erą Aleksander macedoński obległ Tyr zażądał wtedy od żydów Zaopatrzenia i posiłków wojskowych. Jaddus, arcykapłan żydowski w Jerozolimie, odmówił pomocy Aleksandrowi, dopóki istnieje Persja i żyje król Dariusz III, wobec którego był związany przysięgą wierności. Urażony Aleksander zapowiedział, że gdy upora się z Tyrem i Gazą, Ruszy na Jerozolimę i rozprawi się z Żydami. W ten sposób książę anielski królestwa greckiego, reprezentujący szatana, zdobył sobie umysł Aleksandra, by wykorzystać go przeciwko ludowi Bożemu. Gdy Aleksander z wojskiem zbliżał się do Jerozolimy, arcykapłan Jaddus. Poinstruowany w nocnym śnie przez Boga, odświętnie ubrany, otworzył bramy miasta i wyszedł w uroczystej procesji naprzeciw Aleksandrowi. Wódz macedoński wtedy zeskoczył z konia i oddał mu pokłon. Zdziwionym generałom Aleksander wyjaśnił, że kilka lat temu, gdy zastanawiał się nad planami inwazji na Persję, Ujrzał we śnie właśnie tego człowieka, tak odzianego, zapewniającego go, że pokona Persów. Teraz, gdy nocny sen sprzed lat stał się rzeczywistością, Aleksander, oddając pokłon arcykapłanowi, oddał hołd jego Bogu. Widzimy więc w tej historii działanie Bożej Opatrzności. Bóg Przewidując bieg wypadków już wcześniej, przedsięwziął odpowiednie starania, by zneutralizować antyżydowskie wpływy szatana na umysł Aleksandra. Ale oczywiście nie przesądzało to o wyborze Aleksandra. Mimo wszystko mógł on odrzucić wpływy Boga i podporządkować swe decyzje mocą ciemności. Jednak nie zawsze tak było. Zdarzało się szczególnie w czasach wojen syryjskich między Syrią, Seleucydów, a Egiptem, Ptolemeuszy, że władcy helenistyczni z jednej i z drugiej strony krzywdzili Judeum. Geopolityczne położenie Judei w centrum między Syrią a Egiptem przysparzało judejczykom wiele problemów. Egipcjanie idąc na Syrię przechodzili przez Judeę. Po drodze ją łupili. Podobnie było w wypadku wojsk syryjskich maszerujących przez Judeę na Egipt. W 168 roku przed naszą erą helenistyczny władca królestwa seleucydów Antioch IV Epifanes Zbezcześcił świątynię jerozolimską i rozpętał wielkie prześladowania religijne Żydów. Rozumiemy, że był to efekt uzyskania przez szatana przewagi nad umysłami tychże królów. Dali oni posłuch wpływom księcia anielskiego greckiego, tak? Że kontrolę nad ich umysłami zdobył szatan i wykorzystał przeciwko Judzie. Bliższy naszym czasom Nowy Testament potwierdza, że ludzie, poddawszy się wpływom szatana, są zdolni dokonywać zbrodni na niewinnych osobach. Za przykład, ewangeliści podają Judasza. Jednego z dwunastu apostołów Jezusa. Zapewne od pewnego czasu coś złego działo się w umyśle Judasza. Na pewno Bóg swoimi sposobami próbował pomóc Judaszowi wybrać sprawiedliwą drogę życia i odrzucić insynuację szatana na jego umysł. W końcu jednak przyszedł taki moment, że Judasz uległ. I szatan całkowicie zawładnął jego umysłem. Wtedy Judasz podjął decyzję dokonania zdrady Jezusa. Ewangelista święty Łukasz wyraźnie napisał, że Judasz dokonał zdrady Jezusa wtedy, gdy wstąpił w niego szatan. Stało się to prawdopodobnie we wtorek, na cztery dni przed piątkiem w którym pan Jezus został ukrzyżowany wiosną 31 roku. Oddajmy głos Ewangelii Świętego Łukasza i tam rozdziałowi 22. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 22 i czytam wersety od pierwszego po szósty. I przybliżyło się święto Pesachników zwane Paschą. I szukali arcykapłani i uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić. Bali się bowiem ludu. W Judasza, zaś, zwanego Iskariot, który należał do dwunastu, wstąpił szatan. I ten odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, co do sposobu, jak im go wydać. I ucieszyli się. I ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. Ostatnim natchnionym zapisem Nowego Testamentu, który pragnę przeanalizować w kontekście dzisiejszego tematu, to fragment listu do Efezjan. List do Efezjan napisał święty Paweł. Podczas swojego pierwszego uwięzienia w Rzymie w latach od 61 do 1963 roku. Akurat był to czas, kiedy chrześcijaństwo stało się obiektem prześladowań nie tylko ze strony Żydów, ale i Rzymu. Za niedługo miało dojść do pożaru Rzymu, za który winą cesarz Neron miał obarczyć chrześcijan. W kontekście nasilających się represji wobec chrześcijan, Paweł zapisał w liście do Efezjan w szóstym rozdziale i dwunastym wersecie następujące słowa: Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest bardzo ważny zapis. Pozwólcie, że przeczytam go jeszcze raz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Apostoł wyjaśnia, że tak naprawdę wrogami wyznawców Chrystusa wcale nie są Żydzi, Rzymianie, Cesarz i pogańscy urzędnicy Imperium Rzymskiego. W tym zapisie Paweł odsłania kurtynę dzielącą świat widzialny od niewidzialnego i wskazuje, że oni wszyscy są jedynie narzędziami w rękach mocy zła, szatana i demonów. Szatan i jego demony, czyli upadli aniołowie, dążąc do zniszczenia Kościoła Chrystusa na ziemi, przejęli kontrolę nad umysłami Rzymian, Żydów, Cesarza i jego dostojników, używając ich przeciwko chrześcijanom. Stali się oni marionetkami w rękach szatana. Szatan był siłą sprawczą i inspirującą ich do prześladowania wyznawców Jezusa. Działali oni pod jego natchnieniem. Wcześniej w tym liście apostoł Paweł określił szatana władcą, który rządzi w powietrzu i nazwał go też duchem, który teraz działa w synach opornych. Z kolei ludzi żyjących pod wpływem szatana opisał dziećmi gniewu. Przeczytamy tutaj list do Efezjan, drugi rozdział. Wersety od pierwszego po trzeci. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś. W porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i bali, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Byliśmy z natury dziećmi gniewu. Szatan działa w synach opornych. Jest władcą, który rządzi w powietrzu. Takie tutaj pojawiają się hasła. Rzeczywiście hitlerowskich sprawców Holokaustu w myśl powyższych słów apostoła Pawła możemy postrzegać jako owe dzieci gniewu, które dawszy posłuch szatanowi pozwoliły na to, by w nich działał jako synach opornych, wykorzystując ich do ludobójstwa. Pan Jezus protestował przeciwko powszechnemu Obarczaniu Boga winą za zło na ziemi. Jego protest dostrzegamy w podobieństwie o pszenicy i konkolu. Otwieramy Ewangelię Mateusza. W Ewangelii Mateusza przeczytamy dwa fragmenty. Trzynasty rozdział od wersetu dwudziestego czwartego po trzydziesty, a potem trzydziesty szósty po czterdziesty trzeci. Posłuchajcie! Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie abyście, czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieście do mojej stodoły". Uczniowie nie rozumieli za bardzo, o co Panu Jezusowi chodziło. Więc po krótkim czasie, kiedy była okazja, Jezus wyjaśnił im, jakie jest właściwe znaczenie podobieństwa o pszenicy i konkolu. I czytamy teraz 13 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 36 po 43. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca Swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jezus wyjaśnił, że Bóg stworzył świat doskonały, wolny od zła. To wskutek buntu Lucyfera pojawiło się zło. Słudzy gospodarza byli zdziwieni, że na polu wyrósł konkol. Oni też w pierwszej chwili. Przypisaliby winę za to gospodarzowi, czyli Bogu. Jezus w przypowieści tej, zachwaszczenie roli przypisał szatanowi, a złych ludzi przyrównał do konkolu. Chociaż zło będzie istnieć do końca historii świata, nie będzie istnieć wiecznie, w dniu ostatecznym zostanie na zawsze usunięte. Obarczanie Boga winą za Auschwitz-Birkenau jest błędem. Wynika z nieznajomości Pisma Świętego, które ten problem wyjaśnia. Większość ludzi nieznających Pisma Świętego czyni Boga winnym za okropieństwa obozów koncentracyjnych, bo tak jest najłatwiej. Najprościej jest zwalić odpowiedzialność za to na Boga. Jest to jednak niesprawiedliwe i uwłaczające Bogu. Pismo Święte odsłania kulisy historii ludzkości, niewidzialne dla ludzkiego oka. To zdeprawowani ludzie, którzy poddali swe umysły złu, winni są temu, co się stało w Auschwitz, Birkenau i wielu innych podobnych miejscach. Natomiast Bóg nie ma z tą zbrodnią nic wspólnego. Polska pisarka Zofia Naukowska w swoich medalionach w akcie oskarżenia o całe zło II wojny światowej napisała, że to ludzie ludziom zgotowali ten los. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Pozostało nam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, skoro Bóg nie jest winny. Obozom koncentracyjnym. To jednak dlaczego do tego dopuścił? Na to pytanie odpowiemy sobie w następnym odcinku naszych rozważań pod tytułem Auschwitz-Birkenau. Gdzie był Bóg? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Jeśli ktoś chciałby wydruk dzisiejszego rozważania, to bardzo proszę, napiszcie do nas, powiadomcie nas o tym. Drogą elektroniczną na waszego maila wyślemy wam wydruk dzisiejszego rozważania: Auschwitz-Birkenau, gdzie był Bóg, kto jest temu winien. I jeszcze jedna ważna kwestia. Znalazł się sponsor, który postanowił zasponsorować pewną pulę wspaniałych książek amerykańskiej autorki Ellen White. Pod tytułem Wielki Bój. Książka Wielki Bój opowiada o zmaganiach dobra ze złem. Każdy z Was, kto chciałby tą książkę otrzymać, nie posiada jej, nie przeczytał ją, bardzo proszę, aby do nas napisał, powiadomił nas o tym, a my tą książkę wyślemy pocztą. Książka jest bezpłatna. Jest upominkiem naszego sponsora, jest upominkiem kanału YouTube Adventyści Kalwaria Zebrzydowska dla was wszystkich. Chociaż książka jest bezpłatna, jednak wysyłamy ją do was za zaliczeniem pocztowym, czyli koszta przesyłki opłacacie wy, którzy tą książeczkę zamawiacie.